swoich asystentów na liniach. I od środka boiska rozpocznie Filip Szymczak, GKS Katowice. W koszulkach żółtych z czarnymi pasami na biało puszcza Niepołomice. Tutaj Danian Pawlas dobrze lewą stroną wszedł i groźne zagranie mogło być 1-0 już w pierwszej minucie. Boguski dobrze do Jakuba Serafina, ten wprowadza, znalazł Kobusińskiego, który wprowadza Tomalskiego, świetnie podcina piłkę i w ostatnim momencie KS-u Tomalskiego, a ten wszystko zrobił dobrze, prócz tego, że ubiegł jego zamiary wracający Michał Kobusiński. Na lewą stronę dobrze głową zgrywał. Świetnie zgrywał z lewej strony głową. Strzelali już w tym sezonie bramki z rzutów rożnych zawodnicy z Katowic. Wybita jednak piłka. Figiel, ale z powrotem do błąda. Ten ma dużo miejsca. Wrzuca na długi słupek. Jest Wojciechowski. Zgrywa. Uderza, ale teraz ten strzał Arkadiusza Woźniaka w ostatnim momencie. Podobnie jak przy tej okazji Tomalskiego dla Puszczy, teraz Arkadiusz Woźniak świetnie uderzał, wszystko zrobił dobrze po tym zgraniu Kołodziejskiego, ale jeszcze lepiej. Teraz świetnie zgrywa obrońca Puszczy i jest tutaj okazja, ale dobrze blokowany, chociaż jeszcze są kontrowersje z ulicy Bukowej. Świetnie teraz zgrywa, wrzutka na długi słupek i spojenie słupka z poprzeczką. Kapitalnie wymyślił sobie to wszystko Piotr Mroziński, ale minimalnie się pomylił. Trafił w spojenie słupka z poprzeczką. Świetną robotę zrobił tutaj Konrad Stępień. Szymona Kobusińskiego, który przymierzył, uderzył świetnie, ale jest na posterunku. Nie, Dawid Kudła. Tomalski do Boguskiego, ten spokojnie do tyłu. Jest tutaj Jakub Serafin. Do Kościelnego. I tak kończy nam się pierwsza połowa meczu Puszczy Niepołomice z GKS-em Katowice, który rozpoczyna od środka i czekamy na bramki w Niepołomicach, bo zarówno jeden, jak i drugi zespół w poprzednich kolejkach pokazywały, że panowana przez Kidricia, który rozpoczął ten atak, już wchodzi lewą stroną Tomalski, zakręcił Bartoszem Jaroszkiem, świetna wrzutka, ale jeszcze lepiej broni Dawid Kudła. Lepszy w tym starciu defensor GKS-u, przy piłce jednak zawodnicy Puszczy. Tomalski schodzi do środka, na długi słupek w kierunku Kobusińskiego, ten opanowuje futbolówkę. Poczekał, dobrze zagrał, wgrywana piłka. Tutaj Danian Pawlas ma dużo miejsca, jest Adrian Błąd. Znów schodzi do środka, Adrian Błąd uderza, ale w bezpiecznej odległości mija futbolówka bramkę na GKS-u od drużyny Puszczy w tej drugiej połowie, jeżeli chodzi o strzały. Czterokrotnie starali się zatrudnić bramkarza Puszczy, piłkarze GKS-u, ale żaden z tych strzałów nie był celny. Teraz ostra sytuacja, uderza Kidricz, zabrał się na lewą nogę w momencie, kiedy w konsternacji byli zawodnicy Puszczy Niepołomice, domagając się od gwizdania przewinienia. Rok Kidricz wziął futbolówkę, przełożył ją na lewą nogę i uderzył w samo okienko bramki Dawida Kudły. Nie do obrony. Puszcza Niepołomice 1, GKS Katowice 0. I teraz to piłkarze Rafała Guraka będą musieli odrabiać straty. Czekamy. Świetnie zszedł do środka Rok Kidricz, nie zastanawiając się długo, uderzył po długim słupku w samo okienko bramki strzeżonej przez Dawida Kudłę i nie miał nic do powiedzenia. Napastnik Puszczy Niepołomice wygrywa większość tych starć. Teraz Kobusiński z Tiakane. Kobusiński znów przyjmuje, uderza. Tomalski jeszcze ma okazję, ale nad bramką Dawida Kudły. Sebastiana Górskiego. Już rozpoczęli piłkarze GKS-u. Błąd, wrzuca głowę i gol! 1-1! Ależ znalazł się na dalszym słupku i sfinalizował tą sytuację Arkadiusz Woźniak. Większość meczu na prawej stronie Arkadiusz Woźniak. Teraz zamknął akcję na długim słupku i świetne dośrodkowanie Adriana Błąda zamienił na bramkę wyrównującą
dla GKS-u Katowice Arkadiusz Woźniak. Ważne trafienie pomocnika GKS-u. Świetnie zagrał tą piłkę w pole karne. Tam błąd w kryciu popełnili defensorzy Puszczy Niepołomnice. Nie nadążył za Arkadiuszem Woźniakiem na lewej stronie. Jeszcze raz, 3, 2, 1, go. Wrzutka w pole karne, ale spokojnie piąstkuje Kudła. Składa się jeszcze świetnie do tego strzału. Jakub Serafin, ale kontrolował tor lotu tej piłki Dawid Kudła. Potrafi uderzyć z dystansu kapitan gospodarzy. Ale tym razem pomylił się o jakiś... Szybko rozpoczyna Puszcza. Tiakane wrzuca w pole karne. Przechodzi ta piłka, ale nie zorientował się w tym wszystkim. Skakał do głowy tam Młynowicz, ale wyglądało na to, że nie był faulowany. I jeszcze faul odgwizdany na Urynowiczu, ale nie pozwoli już wykonać tego stałego fragmentu gry sędzia Radosław Trochimiuk. Dziękuję. Podział punktów w Niepołomicach. Puszcza remisuje z GKS-em Katowice 1-1.